Dzień dobry. Wiem, że wielu z Was czeka na to, co mam do powiedzenia w sprawie wyroku TSUE. Aby moja wypowiedź była precyzyjna, posłużę się analogową, tak jak moje analogowe syntezatory, pomocą naukową, w której wypisałem sobie kilka rzeczy. Zacznę od tego, że jak widzicie, moja łysa głowa, okulary i spodnie w paski są na swoim miejscu. Nadal jestem łysym z kombi. A co najważniejsze, moje kombi gra i grać będzie. Nadal będziecie mogli usłyszeć na żywo naszą muzykę w moim autorskim, oryginalnym brzmieniu, znanym publiczności od 46 lat. Orzeczenie TSUE unieważniło znak towarowy kombi. W praktyce oznacza to, że odtąd koncerty i działania kombi będę oznaczał znakiem towarowym kombi łosowski, który mam zarejestrowany w Unii Europejskiej. Robię to już od pewnego czasu, niezależnie od trwających procedur, ponieważ z oczywistych powodów muzycznych zależy mi, aby dokonania mojego zespołu nie szły na konto innego zespołu o podobnej nazwie. Odnosząc się do faktów, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk 30 lat temu odeszli na własną prośbę z kombi. Nie wyrzuciłem ich zespołu. Tak to w życiu bywa, że jak ktoś nie chce grać w zespole, to nikt go zmuszać do tego nie będzie. Jedyne, czego żałuję, to że w ciągu 30 lat nie zabezpieczyłem znaku towarowego kombi. Po prostu uznałem, że skoro prowadzę zespół od dekad, to nikt mi nie będzie tego zabierał. Być może miałem w sobie za dużo dobrej woli i nadziei, że kiedyś jeszcze dla fanów zagramy razem. No a teraz jak to wygląda, sami widzicie, słyszycie i czytacie. Ex-muzycy kombi zarejestrowali sobie znak towarowy kombi i, pisany przez dwie literki i na końcu, zamykając mi formalnie prawo do korzystania ze znaku towarowego kombi. Ale nie dotyczy to nazwy kombi. Nie mogą spowodować, aby kombi prowadzone przeze mnie prawie od pół wieku przestało grać. Swoją drogą to jest groteskowe, że najpierw ktoś rejestruje znak łudząco podobny do oryginału, a potem oryginał nie może być zarejestrowany, bo jest zbyt podobny do swojego klona. Dlatego nie dziwię się wcale, że część spośród Was czuje się zdezorientowana lub przeżywa tak zwany dysonans poznawczy. W tej sytuacji zespół kombi, do którego nazwy mam prawo, będzie posługiwać się znakiem towarowym kombi łosowski. Dzisiaj gramy w Międzyzdroju i to nagranie robione jest tuż przed koncertem i przed naszą próbą ze sceny, co możecie zobaczyć tu sobie wokół. Za chwilę zagramy znowu Słodkiego Miłego Życia, które skomponowałem 40 lat temu, zainspirowany dającym nadzieję wydarzeniem historycznym. Od tamtego czasu wielka i mała historia podkręciła tempo i dzisiaj jesteśmy w jeszcze bardziej inspirującym i wymagającym czasie. Wiele spośród moich hitów pozostaje aktualna lub zyskuje nowe znaczenie. Będę je z moim zespołem nadal dla Was grać i zapraszam wszystkich do organizowania naszych koncertów. Jeszcze wszystko przed nami. Jest wciąż tyle gór do zdobycia i mórz, tak jak dzisiaj tutaj obok Międzyzdroju. Więc życzę Wam słodkiego, miłego życia.